Tylko kochani, dzisiaj przychodzę do Was ten sam dzień, jak widzicie, mój strój jest taki sam, ale chciałabym Wam powiedzieć o książce, którą dostałam od wydawnictwa Jaguar. Jest to nowość, naprawdę nowość i chodzi mi tu o opowiedz wreszcie prawdę. Ogólnie rzecz biorąc, książka ta jest bardzo króciutka, ma tylko 200 stron, ale uważam, że jest wartościowa. To pierwsza książka, w której spotkałam się z taką tematyką i muszę ją Wam poruszyć. Książka opowiada o Riverze, z którą właśnie zerwała dziewczyna, który ma tam jakieś problemy, coś mu nie pasuje. Wiecie, typowy nastolatek, typowy, ma 17 lat, typowy nastolatek. Dziewczyna z nim zrywa, nawet w sumie nie wiadomo czemu, on jest zakochany po uszy. Ma też problem trochę z psychiką i to widać, ja to wnioskuję. Widać to, jak zamyśli się, jak nie myśli o niczym, jak zamyka się w sobie. W momencie, kiedy zerwa z nim dziewczyna, uznaje, że wraca do domu na piechotę i spotyka pewną, widzi pewną plakietkę, chodzi na pewne zrzeszenie, które zmienia całkowicie jego życie. Tak naprawdę książka jest o w książce znajdziemy elementy o uzależnieniach, o wielkich problemach, z którymi zmagają się ludzie, o kradzieżach, o różnych rzeczach. To jest zgrupowanie dla ludzi z nałogami. Co dalej się dzieje, to już jest po prostu dalszy ciąg historii. Ale co mogę Wam powiedzieć? River cały czas kłamie. Cały czas kłamie. Kłamie rodziców, kłamie ludzi na zgrupowaniu. Okłamuje wszystkich. I tak naprawdę chłopak w tych kłamstwach zaczyna się gubić, ponieważ coś w jego życiu się wydarza, coś po prostu jest kontynuowane. Chciałby, żeby coś się nie kończyło, ale w tych kłamstwach zaczyna się po prostu gubić. Jest to książka naprawdę pouczająca. Jest to książka o tematyce, której nigdy nie spotkałam takiej tematyki książki. Nie spotkałam książki pisanej z punktu widzenia chłopaka, który ma w sumie, można powiedzieć, rozdwojenie jaźni, który myśli o dziwnych rzeczach, który wszystko zbyt przeżywa. Możemy się postawić w punkcie siedzenia tej osoby, nie mogę znaleźć słowa jak zwykle. Chodzi o fakt, że możemy się postawić na miejscu Rivera. I to trzeba powiedzieć, to chłopak zagubiony, chłopak, który poszukuje siebie, który ciężko jest siebie znaleźć. To jest chłopak, który po prostu spędza bardzo dużo czasu na przemyśleniach, który rozmyśla nad swoim zachowaniem. Okej, może momentami ta książka wydawała się banalna, ale ja jestem studentką resocjalizacji, a więc osób z problemami, z zaburzeniami. I powiem szczerze, że ta książka jest naprawdę świetnym momentem, żeby właśnie skupić się na takim punktu widzenia tej osoby. Okej, może z mojego punktu widzenia ja bym tak nie zrobiła, to zachowanie jest dziecinne, ale właśnie tak nie jest, bo nawet osoby, które są dorosłe, potrafią robić takie rzeczy, jak tutaj nasz bohater, i potrafią się zachować, naszym zdaniem, dziecinnie. A więc ja uważam, że naprawdę warto ją przeczytać. Jest pięknie wydana. Widzicie tą piękną okładkę, te samochody mieniące się na takim matowym okładce. I tu jest pewnie ten River z burzą w głowie. Ona jest piękna i wydawnictwo Jaguar naprawdę się spisało. Autorka po prostu jest naprawdę wspaniałą osobą, że potrafiła to w ten sposób przedstawić. Jestem pełna podziwu. Nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę musicie po nią sięgnąć. Nie jest to książka droga, jest to książka cienka. Dosłownie jechałam do Rzeszowa do chłopaka i ją przeczytałam. I naprawdę jest to świetna książka. Książka, którą się super czyta. Książka, do której można później wracać. Książka, do której chce się wracać, bo wydaje mi się, że nawet bym ją poleciła teraz i młodszym czytelnikom, i starszym. Młodszym, żeby zaczęli, jak to może być kiedyś, a starszym, żeby zaczęli, jak się pewne rzeczy postrzegało kiedyś. I dobrze, że nie mieliśmy takich problemów, bo są ludzie, którzy je mają i trzeba się postawić na ich miejscu. To tyle, co mogę powiedzieć o tej książce. Chcę Wam powiedzieć, że jest naprawdę genialna, że naprawdę warto po nią sięgnąć. Tak jak tutaj jest napisane, szczery do bólu obraz młodego pokolenia. Tak jest. Może, że nie jest tak w Waszym otoczeniu, to nie znaczy, że tak nie jest na świecie. Tak jest, jak tutaj opisuje autorka. W 200 stronach po prostu potrafiła zmieścić bardzo pouczającą, bardzo mądrą historię, którą warto rozpowszechnić, która zasługuje na to, żeby było o niej głośno, ponieważ uczy nas pewnych postaw, uczy nas pewnego zachowania i uczy nas możliwości po prostu postawienia się na miejscu innej osoby, i pomimo, że my nie jesteśmy na tym miejscu teraz, to warto się postawić w miejscu takich osób. To tyle są powiedzenia o tej książce.
Tą recenzję również będziecie mogli zobaczyć na stronie Z kamerą wśród książek, który Was serdecznie polecam. Linka jak zwykle macie na dole. No i to tyle odnośnie tej książki. Mam nadzieję, że ją przeczytacie, bo jest cudowna. I dziękuję bardzo wydawnictwu Jaguar za to, że ją otrzymałam. No i to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo i do następnego filmiku. Pa!